Na obozie w Wałczu jest z nami Marcin Hel. Cześć Marcin. Cześć, witam. Przyjechałeś tutaj, robisz i treningi w parterze, w kimonie i bez, i treningi takie stricte MMA, ale na troszkę większym luzie. To powiedz, jak się tutaj trenuje i dlaczego na takim troszkę większym luzie? No tak naprawdę MMA w ogóle nie robię. Robię tutaj treningi bokserskie, tylko samą stójkę, bo jeszcze po walce, przed walką, jak się nabawiłem tej kontuzji kolana, na walce sobie to kolano jeszcze trochę doprawiłem i tak naprawdę jeszcze nie jest do końca wyleczone. Dlatego no, robię tutaj na luzie parter i samą stójkę. No, w parterze jestem w stanie uważać na te wszystkie ruchy, które mogłyby mi coś tam zaszkodzić temu kolanu. W stójce też jest w miarę bezpiecznie, no jakby tutaj już doszło pełne MMA czy sprowadzenia, no to mogłoby się stać coś złego. No teraz jest taki okres, że mogę sobie odpocząć, mogę sobie pozwolić na chwilę luzu i chcę to kolano do końca zalecieć, żeby później w pełni móc się przygotować do następnej walki. Jeśli dobrze wiem, to jesteś drugi raz tutaj w Wałczu na obozie, to powiedz, jak Ci się podoba i jakbyś porównał ten obóz do tego poprzedniego? Nie, no tak jak pierwszym razem bardzo mi się podoba. Jakbym porównał, jest praktycznie to samo. No. Jedyna różnica jest taka, że ostatnio spaliśmy w tym budynku, w którym jest sala, więc tylko schodziliśmy sobie piętro niżej, byliśmy na sali. Teraz musimy kawałek przejść. Ale tak to jest wszystko w porządku, fajnie, dużo bardzo dobrych zawodników. No właśnie żałuję tego, że nie mogę sobie posparować tej pełnym MMA, bo jak tutaj robię samą stójkę, są sparingi, których nie mogę robić, bo są sparingi pełnego MMA, wtedy sobie siedzę, patrzę, jak ci zawodnicy sparują, to aż by się chciało wejść i posparować, sam muszę się stopować, bo tak naprawdę to kolano już jest na tyle dobrze, że mógłbym powiedzieć, a może nic się nie stanie, ale to wiadomo, że no nie można tak zrobić, bo jeden tam jakiś nieuważny ruch i może być po kolanie. Ale mówię, jak się patrzy na tych wszystkich dobrych zawodników sparujących, no to chciałoby się wejść i posparować też. To powiedz, jak to kolano wpływa gdzieś na Twoje plany startowe i kiedy jeszcze w tym roku będziemy Cię mogli zobaczyć tak mniej więcej i na ile konkretów możesz zdradzić? No na pewno, znaczy no nie wiem czy na pewno, no Bellator powiedział, że zawalczę w następnym turnieju wagi lekkiej, który będzie w okolicach września. Nie wiem, czy to będzie początek, koniec września. Jeszcze nie ma ustalonej dokładnej daty, nie ma też ustalonych zawodników, którzy będą w tym turnieju, ale jakoś w tych okolicach będę walczył. No wcześniej, tak jak mówię, to kolano już jest prawie wyleczone, więc jak wcześniej będzie jakiś turniej Grand Prix'owy albo brazylijskim jiu-jitsu, to chętnie bym zawalczył. No teraz był ten Ragnarok, ten turniej. No był to taki termin, że jeszcze mi nie pasowało. Jakby on był 2 tygodnie później, to może bym nawet tam się pokusił zawalczyć. No tak to nie mogłem. No ale mówię, jak będzie w tym czasie jakiś turniej, no nawet jakieś nieduże zawody, nie muszą być to nie wiadomo jakie zawody, to ja nie bym wystartował tak się pokulać. No mówię, teraz zacząłem po tej walce robić na nowo w kimonach i bardzo mi się to podoba i dobrze się z tym czuję i chciałbym jeszcze gdzieś wystartować. Dobrze, tak się umówiliśmy wczoraj, że w ramach tego wywiadu będą też pytania nie dotyczące MMA. Miałem Cię zapytać o to, jakie książki czytasz, to teraz możesz się pochwalić, jakie książki czyta Marcin Held. A ty się nie przygotowałem listy. Miałeś cały dzień na to, Marcin, więc wiesz, nie masz usprawiedliwienia. Nie, no tak naprawdę, no czytam książki, ale głównie fantastykę, takie lubię, trochę dziwne książki o jakichś potworach, kosmitach, takie różne dziwne rzeczy. No jest fajne, myślę, na odreagowanie, na zrelaksowanie się gdzieś tam między treningami. No, zwłaszcza, że byliśmy w Stanach, pokupowaliśmy sobie u nas już w klubie Maciek, Sławek, wszyscy mamy te czytniki, te e-booków, więc na każdą podróż, jak gdzieś do samolotu czy coś, nie trzeba nosić tych książek, wystarczy jedna książka, tam jest kilkadziesiąt pozycji, można sobie spokojnie czytać, więc... I na obozy też zabierasz ze sobą książki? Nie, jak najbardziej. Mam na obozie między treningami, jest główne zajęcie. Dobrze, powiedz, bo nie mieliśmy okazji rozmawialiśmy przed Heraklesami, nie rozmawialiśmy po. Kolejne dwie statuetki trafiły do Ciebie, to powiedz, czy Ci się podobają te statuetki i jaki ich los jest, gdzie one stoją, co z nimi zrobiłeś? Mi się statuetki bardzo podobają, ale jeszcze bardzo bardziej podobają się mamie, która odbierała te statuetki. Postawiła je w salonie i powiedziała, że jak się będę wyprowadzał, to te statuetki zostają z nią. Ona tam była, odbierała i jest teraz do nich bardzo przywiązana. No. I no bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego, że zostałem wyróżniony w dwóch kategoriach. No i co? No zostaje po prostu robić wszystko, żeby zdobyć jeszcze więcej statuetek w przyszłym roku. Tak, dobra, to dziękuję Ci bardzo za wywiad z mojej strony. To wszystko, pozdrawiamy też mamę, bo faktycznie jak odbiera statuetki, to jej się teraz należą. Jeśli chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić, to tu jest chwilka dla Ciebie. Dziękuję bardzo. No chciałem pozdrowić oczywiście mojego stałego sponsora, głównego, firmę Manto. Dziękuję bardzo za wsparcie.
i wszystkim, z którymi trenuję, mojemu trenerowi Sławkowi Szamocie. Dziękuję za wszystko. Dzięki.